Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani, jestem Magda i to ja opowiadam tutaj na kanale o duszy dla duszy. Opowiadam Wam, co czuję, co wiem o życiu, o ziemskim życiu, jak dusza przeżywa ziemskie życie tu na ziemi. Kochani, dzisiaj jest 19 marzec, niedziela. U mnie za oknem szaro, buro i ponuro, ale jest cudnie. Jest nowy dzień, są nowe możliwości. Dużo rzeczy może się wydarzyć. Przede mną cały dzień, tak jak i przed Wami. Co tu się może zadziać? Jakie szczęście może mnie spotkać? I tak sobie myślcie. Nieco strasznego się wydarzy. To już odsuwamy. Tylko co ja dzisiaj fajnego zobaczę? Co ja dzisiaj super doświadczę? Wiecie, dla mnie to jest coś niesamowitego. Kochani, dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Dzięki tym komentarzom moje filmy trafiają jak do coraz do większej liczby osób. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie lajki. Dziękuję Wam za każdą obejrzaną reklamę. Dziękuję Wam, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Słuchajcie, z tych reklam nazbierało mi się już 30 euro od końcówki lutego. Wiecie co, to jest niesamowite dla mnie, bo wiadomo, że jak ktoś ma wyświetleń miliony, miliony obejrzanych reklam, to są potężne pieniądze z tego. Ale dla mnie, niech mi się do końca roku odzbiera na coś fajnego. Wow, na jakieś sprzęty do pracy. Chociaż powiem Wam, tymi sprzętami do pracy to jest różnie. Ludzie kupują cuda nie wiadomo jak drogie, a najlepsze są czasami do takiej pracy duchowej najprostsze rzeczy. Jest, patrzcie, pokażę Wam, to jest moje wahadło do pracy. Ono jest malutkie, piękne, ale wykonane przez osobę, która zajmuje się tym. I to wahadło kosztuje 30 zł. Nie jest to nie wiadomo jaka cena tego. Ale kochani, o czym chciałam? A, wiecie o czym chciałam? W ogóle zadziała się taka dziwna rzecz przed chwilą, ponieważ ja już w połowie filmik, w połowie. Miałam nagrane, to jest chyba pierwszy raz, kiedy powtarzam film. Bo nagrywając filmik, włączyła mi się, zatrzymał mi się, włączyła mi się godzina 8:08, wiecie, żeby mi się pokazać. I mi się film zatrzymał. Tak mi się zatrzymał, że muszę nagrać jeszcze raz. Ale wiecie, o czym mówiłam? Zapraszałam Was na sesję czytania Kronika Kaszy. Kochani, sesje są płatne. Sesja kosztuje 250 zł, bądź 55 euro, bo bardzo dużo pytań w mailach o to pada. Nie mam nic do ukrycia. Ale dla mnie pieniądz nie zawsze jest formą wymiany. Więc jeżeli są osoby, które potrzebują pomocy, niekoniecznie trzeba zrobić sesję dwugodzinną, godzinną, półtora godzinną. Możemy po prostu zrobić odpowiedź na pytanie. Jeżeli czasami są takie sytuacje, tak, że ledwo wiążemy koniec z końcem i wiem, bo przeżyłam takie rzeczy, więc wiem, jak to jest. Nawet 10 zł na coś przeznaczyć jest ciężko, bo za te 10 zł lepiej dzieciakom coś kupić, niż sobie coś zrobić. Tym bardziej my kobiety tak mamy. Więc kochani, piszcie śmiało, piszcie na mojego maila. Maila dodam w komentarzu, maila dodam w opisie. Pod tym filmikiem, nie mogę pukać kartami, bo będziecie to słyszeć. Kochani, i pamiętajcie, że zawsze forma wymiany energii musi być. Nie jesteśmy w stanie cały czas dawać, a nie brać. Tego trzeba się nauczyć. Ja kiedyś też cały czas dawałam, dawałam, dawałam. W pewnym momencie góra mi powiedziała, koniec, zamykamy Ci dostęp, jak nie będziesz wołać o pieniądze. Słuchajcie, ja się prawie krztusiłam, jak miałam zawołać i poprosić o pieniądze za sesję. Później nabrałam takiej mądrości, jak to człowiek właśnie nie robi rzeczy, na które nie jest gotowy, wiecie? Ja się kiedyś tego wstydziłam, wołać o pieniądze. Jejku, jak miałam komuś powiedzieć, że sesja jest płatna, to mi się po prostu ręce trzęsły. Aż w końcu w pewnym momencie dostałam taką informację z góry, że no, wzięłam ją do serca i powiedziałam, okej, no przecież, no tak. Bardzo długo tego nie rozumiałam, wiecie, i w pewnym momencie właśnie przyszła do mnie wiadomość i mi uświadomiła, okej. I teraz już umiem brać pieniądze za swoją pracę. Potrafię. I odkąd potrafię brać pieniądze za swoją pracę, odkąd cenię swoją pracę, wiecie, co mówię Wam na moim przykładzie, bo jest mi najłatwiej, a Wam najłatwiej będzie to zrozumieć. I słuchajcie, obojętnie gdzie,
czy ja idę sprzątać, czy czytam kroniki Akaszy, to potrafię brać pieniądz, potrafię powiedzieć, ile to kosztuje, a mało tego, moja praca jest bardziej doceniana, niż mogłoby mi się wydawać. No i słuchajcie, wyłączyła się muzyka. Powiem Wam tak, od samego rana energia robi mi psikusy tylko po to, żebym nie nagrywała filmiku. Poprzedni mi się ściął, że po to, żeby mi wyświetlić godzinę 8-8. Muszę dzisiaj bardzo uważać na znaki. Idzie nów, coś się zadzieje. Ja mam w planie coś nowego, fajnego tutaj na YouTubie. Ja myślę, no widzicie, i teraz tu mi się też coś... Cały czas coś jakoś glizda mi tu przeszkadza. Dobrze, ale to wszystko po coś, nie dałamy się teraz. I kochani, ta wymiana energii jest tak ważna do tego stopnia, bo nie możemy cały czas dawać, nie pobierając energii. Ludzie, którzy tylko biorą energię, a nie oddają tej energii, słuchajcie, energią jest wszystko, jest czyjaś praca, są czyjeś słowa, wszystko na świecie jest energią. Zobaczcie, jak jest wszystko jest zbudowane z jakichś tam materiałów. Materiały pod mikroskopem rozkładamy, wszystko to, co rozkładamy, później rozdzieli się na atomy, tak, jak mocno rozłożymy, a atomy z czego się składają? Z energii. No i co mamy wszystko? Wszystko mamy energią. Wszystko. Łolo się prze... O, moją kawkę widzicie. Wszystko. Widzicie? No zobaczcie, co się dzisiaj dzieje. Wszystko. Po prostu wszystko. Wszystko jest energią. Wszystko. Dosłownie wszystko. 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 Ten świecznik, ta świeczka, ten anioł, to serce w środku. Wszystko. Wszystko jest energią. Więc do wszystkiego podchodźmy jak do energii. Wymiana musi być. Także kochani, zapraszam, naprawdę, będę, jak będę mogła, to pomogę. Chociaż jak nie pomogę, to nawet wesprę, tak mi się wydaje, że dobrym słowem. Nie, dobrym słowem, zawsze coś tam, zawsze coś aniołowie pomogą, mistrzowie coś wymyślą i sobie poradzimy. Kochani, a co na dzisiaj z kart? Dzisiaj karty anielskie odpowiedzi. Zobaczymy, co się dzieje. Teraz to mi się tyle ich... Wyszły mi, słuchajcie, dwie karty i myślę, że te karty zostawię już, bo ja już je wcześniej trzymałam w ręku i nimi pracowałam. W sensie takim, że je tasowałam. Pierwsza karta, jaka wypadła, słuchajcie, to są wielkie, szczęśliwe zmiany. Oj, tu mam okienko i ono mi się tak odbija. Wielkie, szczęśliwe zmiany. A druga karta, która wypadła, słuchajcie, no, zobaczcie. Wielkie, szczęśliwe zmiany w przeciągu kilku miesięcy. A jak ja mam nie kochać tych kart, nie? Położymy je dzisiaj dwie, jak tak dwie pięknie wypadły i to tak wypadło właśnie w takiej kolejności. Tu trochę mały remont zrobię. O, widzicie, to światełko tam z okna się odbija. Tak, bo mam swoje miejsce do pracy. 8:08, muszę na to zwrócić uwagę. Znowu widzę 8 minut i 8 sekund. Oj, coś mi wszechświat chce bardzo powiedzieć. Muszę go bardzo słuchać. Czekajcie, poprzestawiamy to troszkę. Może tak się nie będzie. O, następnym razem się bardziej przygotuję. Nie przepraszam, bo nie przepraszam. Też nie przepraszajcie, wiecie, ciągle. Wiecie, co zauważyłam? W nas jest taka... to jest, bo to jest u nas od dzieciństwa zakorzenione. Większość, znaczy się u nas. Nie wszyscy tak mają, ale ta młodzież, milenialsi, to już tak nie mają, wiecie, bo oni są troszeczkę inaczej wychowywani. Wychowywani są już przez nas. Ja mam 45 lat jeszcze, więc możecie sobie tam zobaczyć, jak to jest. I my już troszeczkę inaczej wychowywaliśmy te dzieci i te dzieci są inne, te małe, te młodsze. One są takie bardziej roszczeniowe, one wiedzą, co chcą, a my za dużo rzeczy przepraszamy. I uważajcie też, bo ja już tego staram się nie robić, tym bardziej świadomie myślę i świadomie mówię. Nie mówię pieniążki, tylko mówię pieniądz. Pieniądz jest energią, którą trzeba kochać, szanować. Pieniądz jest potężną energią. Pieniążki to te malutkie, drobniutkie. Jeżeli gdzieś coś, staram się kogoś nie przepraszać. Oj, przepraszam. Po co to robię, jak zaraz przepraszam? Tak sobie pomyślcie.
Często jest tak, że piszecie do mnie, oj, nie chcę ci zawracać głowy. Nie chcesz mi zawracać głowy, to mi po prostu tej głowy nie zawracaj. Przepraszam cię bardzo, że zawracam ci głowę i pisze do mnie ktoś wiadomość i naprawdę pisze taką wiadomość, że ta wiadomość wymaga szybkiej interwencji. I jeżeli ktoś już pisze z energią, przepraszam, że zawracam ci tą głowę, to ja to mogę tak odebrać, prawda? O, zawraca mi głowę, nie będę odpisywać. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest bardzo ważne, czym zasilamy nasze słowa. Jeżeli zasilamy to energią, nie zawracam ci głowę, no to ja to otwieram wiadomość, czytam, zawraca mi głowę. A tu się na przykład dom pali i trzeba zadzwonić po straż pożarną. A przecież ona mi głowę zawraca. Ale rozumiecie? Właśnie o to chodzi. To przepraszanie takie i zawracanie głowy. I wiecie co jeszcze? Ja bardzo długo nad tym pracowałam. Jeżeli często się zdarza, my jesteśmy tak tego nauczeni. Ktoś mówi dziękuję, a my nie ma za co. A nic wielkiego. Nie, kochani. Jeżeli zdarzało mi się tak po sesji powiedzieć, że ktoś powiedział dziękuję, a ja nie ma za co. I w pewnym momencie doszłam, jak nie ma za co, no to jak? Nie można mówić nie ma za co. Jest za co. Przecież ja tej osobie pomogłam. Ja wprowadziłam coś nowego do jej życia. Zrobimy coś dla kogoś i ktoś nam podziękuje. Nie ma za co, drobnostka. I on tą rzecz odbiera jako nie ma za co, jako drobnostkę. A ty spędziłaś nad tym może 2 dni pracy. Także nie, kochani. Jeżeli ktoś powie dziękuję ci bardzo, to ty odpowiadasz z taką, ja teraz się nauczyłam z taką godnością, ja nie wiem, z takim szacunkiem ogromnym, ja to mówię, proszę bardzo. Wiecie, i wtedy ta nasza praca jest też doceniana, bo wysyłamy za tym wszystkim, za tym, co idzie, idzie nasza uwaga, za wszystkim, a za uwagą to jest energia nasza. Więc jeżeli my wysyłamy energię, nie zawracaj mi gitary, no to nie zawracam ci gitary, nie będę odpisywać. Ok? Tak to, kochani, wygląda. Także co? O, może te karty w końcu przeczytamy. Wiecie co, ja tu mam tak fajne miejsce teraz do pracy. Jeszcze jak trochę się tu ogarnę, to wam pokażę. Ale mam tak fajne miejsce do pracy, jest mi tak wygodnie, nikt mi tu nie przeszkadza i teraz będę mogła, mówię, nagrywać jak szalona. No i ta energia przeszkadzająca. Wielkie, szczęśliwe zmiany. Ale karta, wiecie, a ja tu się szykuję na coś nowego i super. Świetnie. Myślę, że będziecie zadowoleni i to bardzo zadowoleni. Pamiętajcie, jesteśmy już w Nowiu Księżyca, w energii Nowiu Księżyca, bodajże 21. Jutro jest równonoc. Jutro jest równonoc. Wiecie co, to warto sobie poczytać takie rzeczy. Poszukajcie. Ja coś może mi się uda, chociaż nie wiem, czy czasowo dam radę. Ale poszukajcie sobie o równonocy i o Nowiu na pewno. O Nowiu na pewno mi się coś uda nagrać razem z medytacją, ale jaki wpływ energetyczny ma równonoc na nas, jaki wpływ energetyczny ma Nów Księżyca. Ostatni czas, ostatnie kilka dni mogliśmy być poddenerwowani, mogliśmy być złośliwi, wredni, dlatego że energia taka była. Ludzie, którzy czują energię, bardzo mocno tę energię odbierają. Tak jak meteopaci, o, coś takiego. Jak czują ktoś zmiany pogody, to tak, wielkie, szczęśliwe zmiany. No gdzie to jest? Muszę się alfabetu nauczyć. To już wiem też. Wielkie, szczęśliwe zmiany. Jedziemy. W twoim życiu zajdą wielkie, szczęśliwe zmiany. Możesz wkroczyć na ścieżkę nowej kariery, rozpocząć nowy związek lub przenieść się do nowego mieszkania lub nawet miejscowości. Powitaj te ekscytujące wydarzenie ze świadomością, że anioły nieustannie Cię wspierają. To, o co pytasz, może wymagać odrobiny wiary, nawet jeśli początkowo może się to wydawać przerażające lub też wykraczać poza Twoje możliwości. Zaufaj, że pojawiające się przed Tobą możliwości mają na celu zagwarantowanie Ci szczęścia. Gdybyś nie był na nie gotów, te ewentualności nie zamanifestowałyby się w Twojej codzienności. Odrzuć strach i podążaj za swoim sercem. I to w przeciągu kilku miesięcy. To wiecie, to za bardzo tego nie trzeba tłumaczyć. Ale można, nie? A co nie?
To, co pytasz, wydarzy się w ciągu kilku miesięcy. Boskie wyczucie czasu musi uwzględniać również wolną wolę innych ludzi. Zachowaj jednak wiarę w to, że kiedy wszystkie fragmenty układanki trafią na swoje miejsce, sytuacja przyniesie piękne rozwiązanie. Widzicie? Wielkie, szczęśliwe zmiany w przeciągu kilku miesięcy. Cierpliwie czekamy. Tu mamy takie odpowiedzi, że to jest wow. Kochani, dziękuję Wam jeszcze raz za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie wiadomości, za wszystkie obejrzenia, za wszystko, za wszystko, za wszystko, za każdą obejrzaną reklamę. Dziękuję w szczególności Wam, że chcecie tu być i dziękuję tym, którzy wytrwali do końca. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, bardzo się cieszę. Jesteście cudowni. 15 minut gadam. Buziaki, cudownego, pięknego dnia Wam życzę. Pamiętajcie o wymianie energii. To musi być tyle daję i tyle chcę wziąć. Tyle biorę, tyle daję. Wtedy i pieniądz będzie w naszej przestrzeni w równowadze, bo czasami jest tak, że za dużo bierzemy, to pieniądz już do nas nie przychodzi. Trzeba popatrzeć wszędzie, gdzie na przykład bierzesz za dużo. Wszędzie, po prostu wszędzie. Ja mówię, energii nie oszukasz. Trzeba sobie ręce kłaść na serce, robić szczere rachunki sumienia. I ta-dam, działa. Buziaki, trzymajcie się. Cudownego dnia, cieszę.